Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was dzisiaj w bardzo ciekawym dla nas filmie, ponieważ będziemy testować dzisiaj bezprzewodowe dzwonki. My niestety w naszej elektryce, o której zawsze piszecie, że jest przewymiarowana, że mamy wszystkiego za dużo, że za dużo tych gniazdek, za dużo tych włączników i za dużo i za pełno wszystkiego, niestety zapomnieliśmy zrobić kabla na dzwonek. Mamy co prawda wyciągnięty taki kabel w peszlu do bramy wjazdowej i tam był taki zamysł, że będzie domofon i mamy też wyciągnięty kabel w wiatrołapie do domofonu, który właśnie tam zawiśnie, jak już będziemy mieli kiedyś bramę wjazdową. No i tam chcieliśmy to zrobić, natomiast no nie przemyśliliśmy tego, że dopóki tej bramy nie będzie, a pewnie będziemy już tutaj za jakiś tam czas mieszkać, no to też fajnie by było, żeby był jednak jakiś dzwonek, żeby jak ktoś do nas przyjdzie, to mógł zasygnalizować, że jest i stoi pod drzwiami. Teraz u nas wszyscy, wiecie, walą w bramę, walą w drzwi i no nie zawsze jest słychać, jak tym bardziej tutaj coś robimy, czy działamy, to no często po prostu trzeba do nas zadzwonić, żebyśmy otworzyli bramę, czy tam drzwi. No i niestety nie przemyśleliśmy tego, że na takim etapie budowy, ale później też w momencie, kiedy na przykład będzie bramka otwarta, będzie nam potrzebny po prostu zwykły dzwonek. Tak się złożyło, że skontaktowała się z nami firma Simplit z propozycją przetestowania ich dzwonków. I już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Powiem szczerze, że są bardzo minimalistyczne, więc w moje gusta trafiają. I co ciekawe, są to dzwonki kinetyczne, które nie potrzebują baterii. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Mamy odbiorniki i nadajniki. To jest odbiornik, w którym możemy zmienić dźwięk, głośność, możemy zmienić sobie melodię grania. Zaraz Wam dokładnie przeczytam, ile tych melodii jest, jaka jest jego głośność i ten odbiornik wrzucamy sobie w gniazdko. Więc jak piszecie do nas, że mamy wszędzie za dużo gniazdek, no to dla nas to naprawdę gniazdek nigdy za wiele. I my te odbiorniki mamy w ilości 2 sztuk, bo stwierdziliśmy, że fajnie by było mieć jeden taki odbiornik gdzieś w centralnym miejscu domu, czyli tutaj na przykład go sobie docelowo umiejscowimy gdzieś bliżej kuchni albo tutaj pod tymi włącznikami mamy też gniazdko, które raczej nie będzie użytkowane, a akurat jest tak przy wiatrołapie, więc myślę, że to będzie dobre miejsce docelowe dla tego odbiornika. Teraz wiadomo, że umieścimy go w gniazdku, które po prostu mamy podłączone, bądź w łazience, żeby to przetestować i sprawdzić. A jeśli chodzi o nadajniki, to są one bardzo proste w swojej formie. Mamy je w ilości 3 sztuk, bo też stwierdziliśmy, że po prostu fajnie by było dać je w różnych miejscach. U nas będą to raczej zamontowane 2 sztuki, jeden przy drzwiach standardowo wejściowych, wiadomo, a drugi zamontujemy sobie przy bramie garażowej, bo no, też tam często tamtędy się wchodzi, więc no, warto coś takiego sobie tam zamontować. I to można albo przykręcić, albo przylepić na taką taśmę dwustronną, która jest w zestawie. To jest też super opcja dla domów, gdzie mamy więcej niż jedno wejście, bo można sobie połączyć te nadajniki z odbiornikami, można je łączyć, można dodawać, więc no dla mnie to jest rewelacyjna opcja. Jeśli chodzi o ten drugi odbiornik, to zamontujemy go sobie docelowo w garażu, no bo wiadomo, że czasami po prostu w garażu może też ktoś być, a nie być w domu, no i też żeby słyszał dźwięk dzwonka, to tam sobie to zamontujemy. Ja jeszcze tego nie używałam, zaraz sprawdzimy, czy to w ogóle działa. Jak działa i czy te dźwięki są głośne, no i czy melodie są jakieś fajne, ciekawe i oryginalne, czy są to takie standardowe dzwonki. Mnie przede wszystkim poza tym takim w miarę minimalistycznym i nowoczesnym wyglądem przekonało to, że ten zestaw jest całkowicie bezbateryjny, czyli nie dość, że jest bezprzewodowy, bo tutaj nie potrzebujemy ciągnąć żadnych kabli, no to nie musimy się martwić o żadne baterie, no a
wszyscy wiemy, że zwykle przy takich urządzeniach bateryjnych bardzo często zdarza się tak, że żywotność takiego urządzenia kończy się na żywotności baterii, bo zazwyczaj nie chce się nikomu tego wymieniać. Często takie urządzenia mają jakieś nietypowe baterie, nie są to standardowe paluszki, więc to jest rewelacja. Tak jak mówię, to jest technologia kinetyczna, czyli tutaj ten nadajnik nie potrzebuje w ogóle żadnych baterii, a to wrzucamy sobie w gniazdko, które raczej każdy ma w domu. No więc ja jestem bardzo, bardzo ciekawa tego rozwiązania. Okej, jeśli chodzi o informacje ze strony producenta, to jeśli chodzi o głośność, to on jest w granicach od 0 do 90 dB. Myślę, że tak optymalnie, że jak ustawimy na tą maksymalną głośność, to i nawet w całym domu będzie to słychać. Dla porównania standardowo na przykład taka zmywarka chodzi w granicach 30-40 dB zazwyczaj, więc myślę, że da to radę, ale to przetestujemy. Ilość melodii do wyboru to jest 58, więc bardzo dużo. Nawet bym powiedziała chyba, że za dużo. Czasami jak się ma za dużo do wyboru, to ciężko jest się zdecydować, no ale wiadomo, lepiej więcej niż mniej. To, co też jest ważne, istotne i ciekawe, to jest to wodoszczelne urządzenie o klasie IP44 i możecie to na spokojnie trzymać na zewnątrz, nic się z tym nie stanie. Oczywiście nie gdzieś tam w miejscu bezpośredniego deszczu, no ale jakaś tam delikatna wilgoć, czy nawet jak jakieś krople na to spadną, to nic się nie powinno z tym dziać. Mamy tutaj też właśnie tą regulację głośności, 4 poziomy wraz z wyciszeniem urządzenia. Jeśli chodzi o zasięg, to mamy tutaj informację, że jest to do 200 metrów w terenie otwartym. Sprawdzimy jego zasięg, jak to będzie wyglądało w terenie zamkniętym, gdzie mamy ścianki działowe. No i jeśli chodzi o wymiary, no to średnica tego nadajnika mniejszego to jest 6 cm, a odbiornika to jest 9 cm. Naprawdę nie wygląda to źle, jak takie coś włożymy do gniazdka, to na pewno nie będzie szpecić, tym bardziej, że my mamy czarne gniazdka i czarne kontakty, dlatego też wybraliśmy czarny osprzęt Simplit, żeby po prostu to nie rzucało się jakoś bardzo w oko. Jeśli chodzi o temperaturę i zakres pracy, to jest od minus 20 stopni do aż 65, więc w warunkach takich polskich nie musimy się bać, że cokolwiek się z tym stanie. No dobrze, znajdujemy się w naszej toalecie, gdzie mamy w miarę takie, wiecie, już gniazdko gotowe i możliwe do przetestowania. Włączam urządzenie, po prostu wrzucając je w gniazdo. No jest mega głośno i to jest chyba taki dźwięk domyślny. Tu widzę, że można zmienić głośność, więc klikam. Tak, czyli mamy 4 rodzaje głośności, a 4 to jest wyciszenie. Jeśli chodzi o wygląd tego urządzenia, no to jak widzicie, wygląda to naprawdę fajnie. Jedyne, co bym zmieniła, to to, że napis jest niebieski. Zmieniłabym zdecydowanie na biały, ale to już tam moja fanaberia. Ustawimy sobie ten dźwięk, myślę, że na drugą gdzieś pozycję, żeby nie było to jakoś bardzo głośne. Dobra, zostawmy na razie na tej trzeciej, bo sprawdzimy sobie jeszcze, jakie ma dźwięki. Ten generalnie jest dla mnie okej. Jakby no, nie dzieje się tutaj nic nadzwyczajnego, taki standardowy dźwięk dzwonka, ale zobaczymy, co jeszcze tutaj jest ciekawego. Można potańczyć. Okej, czyli to są takie dźwięki, jak kiedyś były na Nokii. Ciekawe to. Czasami chyba wolałabym taki dźwięk niż na przykład jakieś takie, wiecie, dudnienie, że aż można podskoczyć na kanapie, jak ktoś przyjdzie do domu. Dzika, co to był za dzik? Thank you.
To już jest grube, co? Nie, no słuchajcie, jest grudzień, jest vlogmas. Zostawiamy to, bez dwóch zdań. Dźwięków na pewno jest do wyboru mnóstwo, ale to totalnie skradło moje serce i to jest totalnym hitem, więc jak będziemy mieli ten dzwonek i będą święta, to zawsze będzie zmieniony dźwięk na ten. Także ja idę teraz testować nadajnik. Jestem ciekawa, jak się go łączy, czy wystarczy nacisnąć. Działa. Ekstra. Ja teraz Was zostawię z tym odbiornikiem, a pójdę z nadajnikiem w różne inne miejsca naszego domu i będę Wam mówić przez mikrofon, bo mikrofon jest bezprzewodowy, gdzie idę i jaka jest odległość. I będę może liczyć kroki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 14. Jestem przy bramie i sprawdzam. Działa. Wracam. To był gdzieś tam najbardziej oddalony moment naszego domu, co do jakby toalety względem tych przestrzeni zewnętrznych. Wiadomo, mogłabym wyjść na zewnątrz, ale zewnętrznie nie będziemy nigdzie tego montować. Teraz idę na koniec pokoju. Dosyć daleko, na pewno jest to więcej kroków niż do garażu. Jestem całkiem w rogu i uwaga, sprawdzam. Działa. Cóż mam powiedzieć? No, moim zdaniem fajny gadżet, przydatny gadżet, bo to do takich gadżetów, wiecie, nieprzydatnych i niepraktycznych na pewno się nie zalicza. Moim zdaniem, szczerze mówiąc, to jest nawet ładniejsze niż taki zwykły klawisz. Jeśli chodzi o to, to no tak jak mówię, mógłby być ten napis biały, ale absolutnie to nie wygląda źle i jak najbardziej nie będzie nam przeszkadzało, jeśli będzie sobie w gniazdku. Jestem tylko ciekawa, ile prądu pobiera, ale sądzę, że naprawdę nieznaczną ilość, bardzo, bardzo minimalną. Tak jak mówiłam, najbardziej podoba mi się to, że to jest bezbateryjne i to mnie do tego produktu przekonało. Jeśli jesteście zainteresowani, to linka oczywiście zostawiam Wam w opisie. Cena jest całkiem fajna, więc jeśli nie macie jeszcze dla kogoś prezentu świątecznego, a macie kogoś, komu coś takiego by się przydało, to może chociaż taki mały zestaw z jednym odbiornikiem i jednym nadajnikiem. To będzie fajny pomysł na prezent. Koniecznie dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie i czy mieliście już do czynienia z czymś takim, bo ja jeszcze się z czymś takim nie spotkałam. I dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Pa, pa.